Marcin był niezwykłym człowiekiem prowadzącym zwyczajne życie. Spędzał swoje dni w małym miasteczku, pracując w monotonnym biurze. Jednak pewnego dnia odkrył film, który miał stać się punktem zwrotnym w jego życiu. Zastosuj to, dadzą ci pierwszeństwo, 12 silnych strategii psychologicznych. Ten tytuł rozbudził w Marcinie ducha przygody. Może te strategie uczynią go najważniejszą osobą w miasteczku. Z wielką ekscytacją otworzył książkę i zaczął czytać. Pierwsza strategia – bezpieczna komunikacja. Pierwsza strategia to bezpieczna komunikacja. Marcin musiał być otwarty, szczery i precyzyjny, aby zyskać zaufanie ludzi. Następnego dnia przyniósł do biura kawę dla wszystkich i szczerze powiedział: witam wszystkich. Dzisiaj mam dla was małą niespodziankę. Te kawy przygotowałem własnoręcznie. Wszyscy byli zaskoczeni i zadowoleni. Mały, ale szczery gest Marcina stworzył ciepłą atmosferę w biurze. Na początku ludzie podchodzili do zmian Marcina z rezerwą. Zastanawiali się, dlaczego to zrobił? Jednak gdy Marcin kontynuował swoje szczere zachowania, zaczęli wierzyć, że naprawdę się zmienił. Marcin zrozumiał, że bezpieczna komunikacja to nie tylko słowa, ale także działania. Pomaganie ludziom, interesowanie się ich problemami i szczerość to tylko kilka sposobów na zwiększenie zaufania. Druga strategia – mowa ciała. Marcin nauczył się również znaczenia mowy ciała. Spędzał godziny przed lustrem, poprawiając swoją postawę, ucząc się uśmiechać i nawiązywać kontakt wzrokowy podczas rozmów. Koledzy z biura zauważyli jego nową, pewną siebie postawę. Marcin, co się z tobą stało? Nagle masz tyle pewności siebie. Pytali. Wpływ mowy ciała odczuł nie tylko w biurze, ale także w codziennym życiu. Podczas zakupów w sklepie, widząc smutną twarz kasjerki, z uśmiechem powiedział: dzień dobry, jak się dzisiaj masz? Kasjerka dostrzegła jego szczerość i odwzajemniła uśmiech. Ten mały gest rozświetlił jej dzień. Marcin zrozumiał, jak ważna jest mowa ciała nie tylko w pracy, ale także w relacjach społecznych. Trzecia strategia – aktywne słuchanie. Aktywne słuchanie polegało na naprawdę rozumieniu tego, co mówią inni i pokazywaniu, że się ich ceni. Marcin zaczął uważnie słuchać na spotkaniach i w codziennych rozmowach, robiąc notatki z ważnych punktów. Myślę, że potrzebujemy więcej informacji na ten temat, mówił, pokazując, że jest aktywnym słuchaczem. Stopniowo wszyscy zaczęli pytać o jego zdanie. Marcin zauważył, że aktywne słuchanie jest ważne nie tylko w pracy, ale także w relacjach rodzinnych. Pewnego wieczoru, gdy matka chciała z nim porozmawiać, skupił całą swoją uwagę na niej. Matka powiedziała: Marcin, ostatnio tak łatwo się z tobą rozmawia. Czuję, że naprawdę mnie słuchasz. Te słowa potwierdziły, że jest na właściwej drodze. Czwarta strategia – używanie humoru. Kiedy Marcin odkrył moc humoru, jego życie stało się jeszcze bardziej radosne. Zaczął robić małe żarty, aby rozśmieszać i rozweselać ludzi. Pewnego dnia przyszedł do biura z ogromnym balonem i powiedział: dzisiaj przyniosłem wielkie balony na wielkie pomysły, co rozbawiło wszystkich. Te małe żarty znacznie zmieniły atmosferę w biurze. Marcin zauważył, że humor jest doskonałym narzędziem do łagodzenia napiętych sytuacji. Pewnego dnia, gdy na dużym spotkaniu sprawy zaczęły iść źle, powiedział: myślę, że wszyscy zasługujemy na przerwę na kawę, bo nie poradzimy sobie z tak skomplikowanymi tematami. CEO rozluźniło atmosferę. Wszyscy się zaśmiali, a klimat spotkania natychmiast się zmienił. Poczucie humoru Marcina przyniosło mu nowych przyjaciół i sprawiło, że stał się bardziej skuteczny w pracy. Piąta strategia – okazywanie empatii. Okazywanie empatii polegało na rozumieniu uczuć innych i wspieraniu ich. Marcin nauczył się, że empatia buduje silne więzi między ludźmi. Pewnego dnia jeden z jego kolegów z pracy przechodził trudny okres. Marcin porozmawiał z nim, wysłuchał jego problemów i powiedział: też przez to przechodziłem, rozumiem cię. Te słowa sprawiły,
że kolega zaufał mu i zwierzył się ze swoich problemów. Marcin zauważył, że empatia nie tylko zapewnia emocjonalne wsparcie, ale także sprawia, że ludzie bardziej mu ufają i go lubią. W pracy, podczas konfliktu, słuchał obu stron i starał się zrozumieć ich uczucia, co pomogło rozwiązać problem. To podejście sprawiło, że zaczął być postrzegany jako wartościowy mediator. Szósta strategia – ochrona przestrzeni osobistej. Marcin zrozumiał, jak ważna jest przestrzeń osobista. Szacunek dla granic innych ludzi sprawiał, że czuli się komfortowo. W biurze, zanim podchodził do czyjegoś biurka, pytał, czy mogę ci zadać pytanie, jesteś dostępny? To zwiększyło jego uprzejmość i szacunek. Marcin zauważył, że ochrona przestrzeni osobistej dotyczy nie tylko fizycznego dystansu, ale także emocjonalnych granic. Podczas rozmów z przyjaciółmi zwracał uwagę na ich granice. To sprawiło, że zaczął być postrzegany jako bardziej szanujący i wrażliwy człowiek. Siódma strategia – pozytywne myślenie. Marcin odkrył moc pozytywnego myślenia. Starał się rozwijać pozytywne podejście nawet w trudnych sytuacjach. Pewnego dnia, gdy w biurze sprawy szły źle, powiedział, czego możemy się z tego nauczyć? Może to stworzyć nową okazję. Pozytywne myślenie sprawiło, że Marcin był szczęśliwszy i bardziej udany nie tylko w pracy, ale w każdej dziedzinie życia. Marcin zauważył, jak pozytywne myślenie wpływa na ludzi. Pewnego dnia, gdy jego najlepszy przyjaciel został zwolniony z pracy, powiedział mu, może to jest szansa na nowy początek w twoim życiu. Przyjaciel, dzięki pozytywnemu podejściu Marcina, nabrał motywacji do poszukiwania nowej pracy. Ósma strategia – zadawanie właściwych pytań. Zadawanie właściwych pytań było sposobem na zdobycie informacji i nawiązanie głębszej komunikacji z ludźmi. Marcin zaczął zadawać bardziej trafne pytania podczas spotkań i rozmów. Co moglibyśmy zrobić inaczej w tym projekcie? Lub jaki jest najważniejszy czynnik w tej sprawie? Takie pytania pozwalały mu zdobywać cenną wiedzę. Marcin zauważył, że właściwe pytania są skuteczne nie tylko w pracy, ale także w życiu osobistym. Pewnego dnia, podczas rodzinnej kolacji, słuchając opowieści ojca, zapytał, jak to wydarzenie wpłynęło na ciebie wtedy? To pytanie sprawiło, że ojciec podzielił się swoimi uczuciami, co wzmocniło więź w rodzinie. Dziewiąta strategia – bycie konkretnym i jasnym. Bycie konkretnym i jasnym zapobiegało chaosowi i pomagało ludziom zrozumieć, czego się od nich oczekuje. Marcin zaczął być bardziej precyzyjny i jasny w projektach i codziennych zadaniach. Mamy 3 tygodnie na ukończenie tego projektu i co tydzień będziemy przedstawiać raport z postępów, wyjaśnił, co należy zrobić. Marcin zauważył, że bycie konkretnym i jasnym jest ważne nie tylko w pracy, ale także w relacjach społecznych. Pewnego dnia, planując spotkanie z przyjaciółmi, powiedział, spotykamy się dokładnie o godzinie 19 w kawiarni, nie spóźnijmy się. To zapewniło, że spotkanie przebiegło bezproblemowo. Dziesiąta strategia – zarządzanie czasem. Zarządzanie czasem było jednym z najtrudniejszych wyzwań dla Marcina. Nauczył się priorytetyzować zadania i efektywnie wykorzystywać czas. Codziennie rano sporządzał listę zadań na cały dzień. Dzisiaj najpierw skończę ten raport, a potem przygotuję się na spotkanie, planował. Marcin zauważył, że zarządzanie czasem jest ważne nie tylko w pracy, ale także w życiu osobistym. Zaczął planować weekendy, aby spędzać czas z przyjaciółmi i rozwijać swoje hobby. To sprawiło, że jego życie było bardziej zrównoważone i szczęśliwe. Jedenasta strategia – otwieranie się na krytykę. Otwieranie się na krytykę było jedną z najtrudniejszych rzeczy dla Marcina. Zrozumiał jednak, że krytyka jest ważna dla rozwoju. W pracy zaczął bardziej konstruktywnie przyjmować uwagi. Jakie masz sugestie, aby ten raport był lepszy? Pytał kolegów o opinię. Marcin zauważył, że krytyka jest ważna nie tylko w pracy, ale także w relacjach osobistych. Pewnego dnia, gdy jego dziewczyna powiedziała, czasami trudno mi cię zrozumieć, chciałabym, żebyś był bardziej otwarty,
Marcin wziął to pod uwagę i starał się poprawić swój sposób komunikacji. To sprawiło, że ich związek stał się zdrowszy. 12. Strategia – docenianie. Marcin nauczył się, jak ważne jest docenianie ludzi i pokazywanie, że są cenieni. W biurze zaczął doceniać sukcesy swoich kolegów. Świetnie wykonałeś ten projekt, dobra robota, mówił, zwiększając ich motywację. Marcin zauważył, że docenianie jest ważne nie tylko w pracy, ale także w relacjach rodzinnych i przyjacielskich. Gdy jego mama ugotowała obiad, powiedział, ten obiad jest naprawdę pyszny, dziękuję. Te małe słowa uznania wzmocniły jego relacje z bliskimi. Podsumowanie. Gdy Marcin zaczął stosować te 12 silnych strategii psychologicznych w swoim życiu, zauważył wielkie zmiany zarówno w pracy, jak i w relacjach społecznych. Stał się bardziej godny zaufania, empatyczny, cierpliwy i pozytywnie nastawiony. Ludzie zaczęli dostrzegać jego umiejętności przywódcze i szczerość. Awansował w pracy, jego krąg przyjaciół się powiększył, a relacje z rodziną stały się jeszcze silniejsze. Marcin odkrył moc tych strategii i jego życie stało się o wiele lepsze. Historia Marcina jest dowodem na to, jak wielkie różnice mogą przynieść te strategie, gdy są stosowane prawidłowo. Może również ty, stosując te strategie w swoim życiu, napiszesz swoją własną historię. Bo jak nauczył się Marcin, zmiana zaczyna się od małych kroków i prowadzi do wielkich rezultatów.